Cześć! Witam serdecznie w kolejnym odcinku. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie o czasach continuous, czy technicznie rzecz biorąc o aspekcie continuous w języku angielskim. Czym się różnią od siebie czasy, a czym aspekty w języku angielskim? Odnośnik w opisie odcinka. Na potrzebę tego kanału mówimy sobie o 16 czasach i o tych 16 czasach możecie się dowiedzieć tutaj, bo taki odcineczek już kiedyś przygotowałem. Dziś, tak jak już wspomniałem, pomówimy sobie o continuous, a dokładniej rzecz biorąc o present continuous, past continuous, no i oczywiście o future continuous. O wszystkich tych czasach już sobie mówiliśmy, ale dziś spróbujemy je sobie jeszcze dodatkowo porównać, skupiając się właśnie na tym ich aspekcie wspólnym, czyli continuous. Bo co ten aspekt oznacza? Oznacza, że są to czasy niedokonane. Słabo widać? Powinno być lepiej. I jeszcze jakąś strzałeczkę. Powiedzmy, że strzałeczki. Przypomnijmy sobie najpierw kilka szczegółów. Jak tworzymy czas present continuous? Subject to be, verb with ing, object, czyli podmiot, odmieniony czasownik być, czasownik z końcówką ing i cała reszta zdania. Past continuous, subject, was, were, verb with ing, object, czyli podmiot, odmieniony czasownik być w przeszłości, czasownik z końcówką ing i cała reszta zdania. I future continuous, subject, will be, verb with ing, object, czyli podmiot, być w przyszłości, czasownik z końcówką ing i cała reszta zdania. A zatem jak nie trudno się zorientować i o czym wspominałem już w każdym oddzielnym filmiku na temat tych czasów, są one tworzone właściwie tak samo. Podmiot, być, czasownik z końcówką ing. Podmiot, być, czasownik z końcówką ing. Podmiot, być, czasownik z końcówką ing. Jedyna rzecz, która się zmienia, to być. Być w teraźniejszości, ponieważ jest to czas teraźniejszy. Być w przeszłości, ponieważ jest to czas przeszły i być w przyszłości, ponieważ jest to czas przyszły. Pa, pa! Jeżeli chodzi o użycie tych czasów, to też właściwie jest jeden i ten sam czas, tylko w trzech różnych odmianach. Przyjrzyjmy się najpierw wspólnemu przykładowi. I am going to the pub, czyli idę do pubu. Wrzućmy to w past continuous. I was going to the pub, czyli szedłem do pubu. I to samo w future continuous. I will be going to the pub, czyli będę szedł do pubu. I teraz kiedy? Kiedy ja idę do pubu? Present continuous. Idę do pubu w tym momencie. Now at the moment. W przypadku past continuous szedłem w jakimś momencie w przeszłości. I w przypadku future continuous będę szedł. A więc w jakimś momencie w przyszłości. At some moment in the future. Jeszcze raz. Teraz w tym momencie coś robię. Present continuous. Past continuous. W jakimś momencie w przeszłości coś robiłem. I future continuous. W jakimś momencie w przyszłości będę coś robił. Co robię w tym momencie? Idę do baru. Co robiłem wczoraj o tej porze? Szedłem do baru. Co będę robił jutro o tej porze? Będę szedł do baru. Jak to o mnie świadczy, to już zupełnie inna kwestia. Ten przykład jako, powiedzmy, mało pedagogiczny znika i bierzemy się za samo życie. Na początek we're living together. Co robimy teraz w tym momencie? Żyjemy razem. Żyjemy tutaj wszyscy ze sobą. I jeszcze jeden. I'm looking for adventure. Looking for adventure. In whatever comes our way. Yeah. Co robię teraz w tym momencie? Szukam przygody. Past continuous. I was thinking to myself. Tak sobie sam myślałem, tak się zastanawiałem. I jeszcze jeden przykład. The earth was quaking, my mind was aching. Shaking, was aching. We
co robiłem, co działo się w jakimś momencie w przeszłości, ziemia się trzęsła, a mnie bolał mózg. Umysł? Myślę, że wszystko mnie bolało. I jeszcze przykład z Future Continuous, I'll be waiting. Co będę robił w jakimś momencie w przeszłości? Będę czekał. Tak długo jak żyję, będę czekał. Wiem, że ten utwór już w Rock Your English był, ale on tu tak pięknie pasuje. Podsumowując, Present Continuous, Past Continuous i Future Continuous to właściwie ten sam czas, tylko tak troszkę nieco pozmieniany, no bo ten jest w teraźniejszości, ten jest w przeszłości, a ten jest w przyszłości. Ale chodzi w nich dokładnie o to samo. Pa-pa! Nawet tworzymy je tak samo. Zmienia się tylko być. Podmiot, być w teraźniejszości, czasownik z końcówką ing. Podmiot, być w przeszłości, czasownik z końcówką ing. Podmiot, być w przyszłości, czasownik z końcówką ing. Proste? No ba. I z użyciem mamy dokładnie to samo. Present continuous używamy, kiedy mówimy o czymś, co robimy teraz, w tym momencie. Past continuous używamy, kiedy mówimy o czymś, co robiliśmy w jakimś momencie w przeszłości. I future continuous używamy, kiedy mówimy o czymś, co będziemy robić w jakimś momencie w przyszłości. No ba. Robię teraz, robiłem kiedyś, będę kiedyś robił. To tyle na dzisiaj. Przypominam, że zaczął się wrzesień, czyli rok szkolny, a my zaczynamy gramatykę co tydzień? No ba. Jak zwykle zapraszam do subskrybowania, polubienia odcinka i całej tej reszty. Możecie to nawet pokazać znajomym. A co? Dziękuję bardzo serdecznie i do zobaczenia w następnym odcinku Rock Your English!